Czy Waffentrager OFS100 powróci do bitew losowych? I jakie nowe czołgi 8 i 10 poziomu zostały dodane do gry w dzisiejszej porannej mikroaktualizacji? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w najnowszym materiale. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Ulti i tak jak słyszeliście, mamy naprawdę mnóstwo newsów, ponieważ właśnie zgodnie z zapowiedzią pojawił się mikropatch, który wstawił do gry właśnie parę sympatycznych pojazdów, które powinny pojawić się już jutro, oczywiście na aukcjach czołgów. Od godziny 10 powinny być one dostępne, także kto w tej godzinie zaloguje się do WOTA, no to na pewno będzie mógł zobaczyć, co tam się święci, co się zmieniło w garażu, no i właśnie jaka to jest oferta. Najbardziej mówi się, że jutro będzie obiekt 268 wersja 5, ponieważ to właśnie on również został dodany do gry wraz z, uwaga, AMBT, czyli amerykańskim czołgiem średnim 8 poziomu, i do tego jeszcze pojawił się Waffentrager. Tak, Waffentrager AOF-S100 i moi drodzy jeszcze 113 Beijing Opera. Te wszystkie pojazdy pojawiły się w grze i teraz trzeba zastanowić się nad tym, czy one wszystkie będą właśnie na aukcjach czołgów. Odpowiedź to niestety nie. Choć brzmi to kozacko i pewnie wielu z was chciałby te wszystkie czołgi zobaczyć, to muszę wam powiedzieć od razu, że z Waffentragerem to nie do końca jest tak, jak można myśleć. Teoretycznie pojazd został dodany do gry, ale nie jest on dostępny w porównywarce, co jest ważne, ponieważ no jeżeli czołg ma być na aukcjach czołgów, no to w porównywarce powinien być dostępny, więc go tam nie ma. No i tutaj sytuacja jest taka, że do gry dodano jego miniaturkę i statystyki, ale już bez samego modelu, więc Waffentragera, moi drodzy, niestety póki co jeszcze na serwerze europejskim nie będzie. Możemy przeczytać, że pojazd ten będzie na razie szczególnie miał miejsce właśnie na aukcjach czołgów na serwerze chińskim. On już tam oczywiście jest dostępny, ale będzie dostępny po raz kolejny. Pewnie za Golda, pewnie za FreeExpa i ze specjalnym maskowaniem. Więc tłumacząc całą historię, ta cała akcja z Waffentragerem jest zrobiona pod serwer chiński. U nas też pojawił się w grze, ale nie będzie raczej na aukcjach czołgów, to ma być tylko taka, wiecie, podkładka, wstęp do czegoś większego. Bardzo możliwe, że w przyszłości coś z Waffentragerem będzie się działo. Wydaje mi się, że bez powodu tego pojazdu do gry nie dodali wraz z tą miniaturką i statystykami. Tak jednak na razie to są takie podwaliny, to jest jeszcze daleka droga do ukazania się samego pojazdu w grze na serwerze europejskim w randomach. Na razie wiecie o tym, że Waffentrager powrócił, ale tylko do trybów specjalnych. Zobaczymy, czy kiedykolwiek będzie jeszcze dostępny w randomkach. Moja opinia jest taka, że jest na to szansa, ale no jak widać raczej jeszcze nie teraz, bo gdyby to miało być teraz, to również dodaliby sam model pojazdu. No i moi drodzy, to jest odpowiedź na pierwsze pytanie, czy Waffentrager pojawi się niedługo w grze. Teraz kolejna kwestia, jakie pojazdy właśnie zostały dodane. Został dodany ten 113 Beijing Opera, czyli 10 tier, który tak naprawdę już jest w grze tylko ze skinem, AMBT i obiekt 268 wersja 5. Co wiemy o obiekcie, bo to jest według mnie chyba pojazd, który najbardziej was jara. On pewnie będzie pierwszą ofertą właśnie jutro. Tak przynajmniej uważa serwis WOT Express. Jeżeli chodzi o tego obiekta, no to pojawiła się informacja, że on dostał nerfa. Jego parametry uległy pogorszeniu. Tutaj akurat pogorszono czas przodowania, który wynosił około 17,5 sekundy, teraz wynosi prawie 19 sekund. Do tego jeszcze, moi drodzy, czas celowania uległ wydłużeniu z 2,6 na 2,88 i jeszcze pogorszyli jego rozrzut celownika, w związku z czym będzie tutaj na pewno wskazane długie, długie celowanie, bo bez tego celownik będzie ogromny, więc no pojazd ten oczywiście wciąż ma kilka super atutów, ma tą wieżę w pełni obrotową, ma prawie 400 penetracji na goldzie, jest szybki, bo jedzie 48 na godzinę, ale kilka jego ważnych parametrów uległo w ostatniej chwili osłabieniu. Według mnie no jest to prawie pewniaczek jutro na aukcjach czołgów. Ja spodziewam się tutaj, że będzie on za wolne doświadczenie i za niego akurat spodziewam się, że oferty będą ogromne, rzędu kilkuset tysięcy przynajmniej wolnego doświadczenia. Ale mówię, to jest akurat chyba najbardziej pożądany czołg ze wszystkich. Drugi bardzo ciekawy to jest ten AMBT amerykański, który jest takim trochę Progetto na sterydach. Nie mówię o Progetto dyszce, tylko mówię o Progetto 8 tieru, bo pojazd ten ma bardzo podobny mechanizm działania do właśnie proga.
Co wiemy o tym Amerykańcu? Wiemy o tym, że dostał poprawki. Dokładnie tutaj skrócili mu przeładowanie i skrócili także czas celowania, więc to bardzo oczywiście miłe dla tego czołgu. W ostatniej chwili to wszystko robią, więc podkreślam, że to raczej przypadek nie jest. I już wam mówię, co jest w tym AMBT ciekawego. Po pierwsze, jest to pojazd średni, który ma Alfę 360. Alfa na medzie 360 to moim zdaniem mało nie jest. Oczywiście są takie jak 122TM, które mają więcej, ale no taki prog ma 240, więc jak mówię 360, to brzmi to chyba fajnie, co nie? No fajnie. I uwaga, oprócz tego, że pojazd ten ma Alfę 360, to ma jeszcze magazynek 3 pociski z doładowaniem. Z doładowaniem, jak Project, to pierwszy pocisk ładuje się najdłużej, 18 sekund, drugi 14 i trzeci 11 sekund, więc teoretycznie strzelanie pojedynczo byłoby nim teoretycznie, no właśnie, najbardziej opłacalne. Oprócz tego mamy jeszcze 9 stopni opuszczenia działa i, moi drodzy, 250 pancerza na wieży, więc ta wieża tutaj powinna na pewno coś tam odbijać. No 250 raczej nie jest jakiś tam fake. Także czołg wygląda bardzo interesująco. Ja spodziewam się, że będzie on dostępny za złoto na aukcjach czołgów. Tutaj spodziewam się, że kwoty będą zaczynały się tak sensowne pewnie od 15 tysięcy złota. No, może to być oczywiście dużo, dużo więcej, ale spodziewam się, że 15 tysięcy będzie taką wartością, która, no, może już dawać jakieś tam szanse. Już mi się wydaje, że jest tutaj jakaś nadzieja. Na pewno za nowy czołg ceny będą duże, bo wielu graczy będzie chciało nowy czołg mieć, ale jakie dokładnie będą kwoty, to jeszcze zobaczymy. Wszystko zależy od ilości, jaką Wargaming nam na ten pojazd da. I moi drodzy, trzeci pojazd, który pojawił się właśnie w grze i ma być na aukcjach czołgów, to jest ten chiński 113 Beijing Opera, czyli to nawiązanie do lornetki, która jest stosowana w operach. I moi drodzy, ten pojazd niestety nie dostał żadnych poprawek, choć pewnie by mu się przydały. To tak naprawdę jest 113, która jest czołgiem kolekcjonerskim chińskim na 10 tierze. Tylko ze skinem, co nie? Więc ten czołg spodziewam się, że będzie dużo tańszy, jeżeli chodzi o free expa. No, wątpię, żeby gracze za niego chcieli aż tak przepłacić. No bo mówię, on jest dostępny dla każdego w grze przez cały rok. I po co za niego przepłacać? Nie ma sensu. No chyba, że ktoś kolekcjonuje czołgi wtedy. Okej, może dać za niego więcej, ale tutaj spodziewam się, że ceny nie będą aż tak abstrakcyjne, tak chore. Bo za akurat, mówię, obiekta 268 wersja 5 powinny być bardzo duże. Serwis WOT Express, oprócz tego, że te czołgi 3 obstawia, uważa, że będzie jeszcze Type 9 Gold i WZ-111 Shilin, czy też WZ-111 Kilin, jak kto woli, czy tak jak się wymawia, tak mi pisaliście, żebym wymawiał, czy tak jak się pisze, tak jak wolimy pisać, więc to są ich typy, no zobaczymy. Na pewno jest już, wiadomo, bardzo dużo. I no fajnie, że tutaj Wargaming w jakimś tam stopniu nam podpowiada, co się w grze święci. Napiszcie, moi drodzy, co o tym sądzicie, czy materiał was zainteresował. Ja życzę wam miłego, pięknego dnia, trzymajcie się, do zobaczenia, piąteczka, pa pa.